Radioterapia w suwałkach jest decyzja i pieniądze. To bardzo dobra wiadomość dla osób wymagających radioterapii. W suwałkach powstanie satelitarny ośrodek Białostockiego Centrum Onkologii, w którym pacjenci z Suwalszczyzny będą mogli leczyć choroby nowotworowe bez konieczności odbywania uciążliwych podróży do odległej stolicy województwa. Aż 230 milionów złotych pozyskało z rządowego funduszu medycznego białostockie centrum onkologii. Onkologiczne są priorytetem dla rządu prawa i sprawiedliwości, dlatego tak dużo w tej chwili przeznaczamy na to środków, także ta ustawa o krajowej sieci onkologicznej, która już obowiązuje, także myślę wychodzi naprzeciw pacjentom, sposobowi ich, le ich leczenia. Chcemy, aby niezależnie od tego, gdzie pacjent jest leczony, w jakim zakątku naszego kraju, ta terapia była jednakowa, aby pacjent ten dostęp miał w miarę szybki a jednocześnie na bardzo wysokim poziomie. Aby to osiągnąć, oczywiście trzeba na to środków i my te środki finansowe, szczególnie na wyposażenie, ale także na budowę nowych ośrodków onkologicznych przeznaczamy. Te środki trafią do Suwałk, tam także powstanie ośrodek radioterapii, więc myślę, że to będą dobrze wykorzystane dobrze wykorzystane pieniądze. To ważna inwestycja, która zwiększy dostępność do radioterapii onkologicznej. Dwa nowe akceleratory oraz zakup tomografu komputerowego pozwolą na udzielanie świadczeń w trybie ambulatoryjnym i znacząco skrócą odległość, jaką pacjenci muszą teraz pokonać, by poddać się terapii, podaje Białostockie Centrum Onkologii. W ośrodku w Suwałkach znajdą się również poradnia radioterapii oraz pracownia Tele radioterapii, co stanowi ogromny krok w kierunku poprawy dostępności do naprawdę nowoczesnych metod leczenia onkologicznego. Bardzo się cieszymy, że powstaną kolejne ośrodki radioterapii, bo w naszym województwie do radioterapii, jeżeli wyposażymy się o kolejne trzy aparaty, będziemy już na dobrym poziomie i pacjenci nie będą długo czekać, a ci pacjenci, którzy mieszkają daleko od Białego Stoku, będą mogli mieć mieć to leczenie w miejscu swojego zamieszkania. Swego zadowolenia z pozyskanego przez BCO wsparcia nie krył marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. W 2018 roku jak startowaliśmy do sejmiku województwa podlaskiego, obiecaliśmy naszym mieszkańcom nowoczesny ośrodek do leczenia raka piersi u kobiet. Wtedy już sobie powiedzieliśmy po wygranych wyborach jako zarząd województwa podlaskiego, że będziemy dążyli wszelkimi możliwymi sposobami do tego, żeby faktycznie taki ośrodek stworzyć tutaj właśnie na bazie Białostockiego Centrum Onkologii. Oczywiście pierwsze działania już podjęliśmy jakiś czas temu, przebudowujemy budynki, wyposażamy nasze oddziały, ale bez tej dotacji, która teraz wpłynęła, nie moglibyśmy nawet marzyć o takim ośrodku. Dlatego w imieniu własnym wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie chcę podziękować panu Panom parlamentarzystom, ministrom, całemu zespołowi ministerstwa, dziękować, zarówno dla pana premiera Sasinek i dla pana ministra Andruszkiewicza, bo naprawdę ich osobiste zaangażowanie w ten temat spowodowało, że dzisiaj możemy się cieszyć z tego ważnego dla nas dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 257 milionów złotych, z czego aż 90% pochodzi z funduszu medycznego. Okres realizacji inwestycji przewidziany jest na lata 2024-2027. Należy dodać, że już teraz Białostockie Centrum Onkologii należy do 42 najlepszych placówek na świecie. Poprawa dostępności i większy prestiż. Suwałki drugą stolicą województwa podlaskiego. To hasło padło z ust Pawła Wnukowskiego, radnego województwa podlaskiego, kandydującego jeszcze parę dni temu do sejmu. Chciałbym, aby Suwałki, jako drugie największe miasto w województwie Podlaskim, mogło liczyć na różne instytucje samorządowe, które tutaj też w Suwałkach by się znalazły. Kampania wyborcza się skończyła, ale pomysł, jak nas zapewnił radny Paweł Wnukowski, wciąż jest aktualny. Odpowiedni oddział Urzędu Marszałkowskiego, zwiększony oddział Urzędu Wojewódzkiego, żeby tutaj mieszkańcy Suwałk mogli załatwiać swoje sprawy na miejscu, żebyśmy przestali tutaj jako Suwałki, być białą plamą, żebyśmy nie musieli jeździć do Białego Stoku i załatwiać wielu ważnych spraw, tylko żebyśmy właśnie tutaj w suwałkach mogli o te sprawy zabiegać, żebyśmy mogli przywrócić prestiż należny suwałkom, należny mieszkańcom suwał. W ocenie radnego taki rodzaj filii znacząco poprawiłby dostępność Urzędu Marszałkowskiego dla mieszkańców miasta i jego najbliższych okolic. Zapewnił nas, że będzie gorącym orędownikiem takiego rozwiązania.